Tak, tego pojedynku. Tak, znakomicie zanurkował Pereira pod ciosem. Teraz aż prosi się o kolano, właśnie. Na pewno Pereira będzie szukał tych pleców swojego przeciwnika. On z 10 podań w karierze, aż 6-krotnie techniką Mataleo kończył swoich przeciwników. To jest jego gra, ale póki co to Hażewski tutaj narzuca rytm biegu tego pojedynku. Niespełna 2 minuty do zakończenia. Uniknął tego okręcznego kopnięcia. Fantastyczne wycięcie. Bardzo mocne i wykorzystał również złe ustawienie Hażewskiego. Jak zaprogramowany w tej chwili Harry rusza bez przerwy po nogi rywala i znów będzie przerwa w tej walce.